No włączyłem się z powrotem. O Jezu, ale mnie pies wystraszył. Taki okrzyku narobił piesek. Oj, ale ładnie. No dobrze, dobrze, już. Już uciekam. O matko. Prawie jak włączałem kamerkę, to wyskoczył. Dobrze, dobrze, pilnuj domu. Pilnuj domu, pilnuj ogrodu przed złodziejami. Masz rację. Przed złymi ludźmi. Tylko że ja sobie idę i wiadomo, gdzieś coś znajdę, to pozbieram. Właśnie zbliżam się do tego parkingu, co wam mówiłem, przy tym kościółku. O, tutaj też weźmiemy jakieś świadectwo jednak leży. Tak jak mówię, pięknie tu jest, tylko że no nie dbają ludzie niektórzy. O, to z auta wysiądzie, wyrzuci, nie wiem po co, ale idziemy tu się popatrzeć jeszcze po malutku. Widać, nie ma za dużo, ale zawsze gdzieś coś się znajdzie. Widzicie, z tych napojów różnych, z tego wszystkiego też to tak ludzie wyrzucają. To wam szatra zbyła, bo auta odjeżdżają, tak mi się wydaje. Idziemy tam popatrzeć w stronę tego śmietnika. Jest jakaś reklamówka, leży już, widzę, ale pomalutku. Dzisiaj nie jest źle tutaj, popatrzcie się. Dzisiaj nie jest najgorzej. Tu jakaś reklamówka leży, ale to jest reklamówka z odpadami. Tu jeszcze dołożymy te odpady, które tu leżą trochę. Tak jak mówię, dzisiaj tu jest spokój, ale były takie dni, że było pełniutko. Okej. Zawsze coś, zawsze tego mniej. A mówię, każdy trochę, żeby chociażby wysprzątał, bo ten. Wtedy by to tak fajniej wyglądało, prawda? Ojku, mam nowe sławki. Gniotą mnie po uszach. To takie, znaczy nowe, stare, stare takie, które jedne z moich pierwszych, które się jeszcze uchowały. Tu idziemy, przejdziemy tu jeszcze może kawałek w tamtą stronę, tam za cmentarz może kawałek przejdziemy, zobaczymy. O, szkiełko jest, też bierzemy. A co? Co nam tam szkodzi? Jeszcze kawałek się przejść. Także mówię, dzisiaj było dość ładnie. Tu jest ten cmentarz parafialny. Parafia świętej Barbary. I to nazywamy Barbarkę. Zawsze się szło na mszę, czy na cmentarz, na Barbarkę, do Barbarki. Tak. Także to fajnie wszystko jest. Tą ścieżką, którą ja idę, to jest ścieżka taka jakby rowerowa, ale też tu są tam dalej tablice, różne informacje. To taka ścieżka też edukacyjna i nią można, ja zawsze nią szedłem od Bystrej, gdzie jest złomu, jak jechałem tak samemu, aż tutaj właśnie taką ścieżką fajną wzdłuż Białki, ona ta ścieżka jest, fajnie się idzie. Widzicie, w niektórych miejscach jest dość szeroko, w niektórych wąsko, ale fajny spacer można zrobić. O. Od naszych tu jest jeszcze
buteleczka, też ją podejmiemy. Jak coś znajdziemy, to weźmiemy i sobie pospacerujemy. Wiem, że to nie jest, że jestem na jakimś magnesie, wyciąga się fanty, skarby, czy ten kilogramy robi, żeby mieć. My sobie tutaj spokojnie idziemy. Robimy taki spacer na magnes i na te rzeczy przyjdzie jeszcze czas. Na razie sobie idziemy spokojnie. Tam ludzie jeszcze odpoczywali. Na pewno byli nad wodą. Posiedzieć troszkę, odpoczywać. Widzicie też jakieś. Ale się przejdzie. O, jakieś tam puszki widzę. To zaraz je podejmiemy. Tylko weźmiemy tego dziada tu stąd. Ok. To jest. O, jadą następni, a my to pozbieramy. Ktoś powie, że to jest ten. Aha, już są robaczki w tym. Gdzie wyczepać. Ktoś powie, że to jest stalowe, no ale to nie chodzi o to, czy to jest stalowe, czy to jest aluminiowe. Tylko chodzi, żeby posprzątać, prawda? O to nam chodzi. A, że jakiś grosz też na tym można zarobić, no to nic się nam nie stanie. Jak to popatrzcie, no strzelają te żuczki. To jest właśnie zabójstwo dla tych wszystkich drobnych robaczków, które tutaj wejdą. I po prostu się zaczyna dla nich tragedia. Każda taka puszka czy butelka to jest cmentarzysko. To jest zabijalnia wszystkich tych zwierzątek drobnych, które tu są, a które nam pomagają. Utrzymaniu tej, jak to ładnie się nazywa, bioróżnorodności. O, jak ja to powiedziałem, tak fachowo. Wiadomo, o co chodzi. Są gatunki, które użyźniają glebę. Są gatunki, które służą za jedzenie dla które służą za jedzenie dla innych gatunków, na przykład dla ptaków, czy dla jakichś gryzoni, które znowu są, powiedzmy, pożywieniem innych. No i to jest cały ten łańcuch, no tak to idzie. Że od tego najdrobniejszego do tego największego. A to, no jakieś huby tutaj są chyba, a to, że największym szkodnikiem, i to trzeba przyznać szczerze, to jest człowiek. No to sobie resztę dodajcie sami. Jak to wszystko jest. Nie wiem, tutaj zejdę, popatrzę, jak tutaj wygląda. Stanę na chwilę i będę wracał, bo już się późno robi. Coś tu jeszcze też pozbieram z tych śmieci, które tu są. Bo widzę jakieś puszeczki. To jedna, druga, trzecia tam jest. Też to weźmiemy. Tutaj jakieś. Tutaj jeszcze opakowania po papierosach, jakieś duperele. No tu nawet coś Wacka zostawił, ale Wacka nie będziemy brać. To tak się nie robi. Nie robi się, no ale tak mówię. Różni są ludzie, różnie reagują. I czasami właśnie robią tak, że robią taki
Bałagan różny. Różni ludzie różny bałagan robią. Weźmy to, bo to szpeci tak. Ja wiem, że ktoś powie, nie powinno się takich. Ja to robię tymi. Ten mam rękawiczki, a po drugie w domu też mam wodę i mydło. To każdy powinien w domu mieć. Tak, że nic mi się nie stanie, jak to pozbieram, a przyroda będzie miała ładniej. Wiadomo, że jak są jakieś papieżoki świeże, to znaczy ktoś zrobił kupkę i się podtarł i to zostawił. No, raczej tego się nie bierze, bo to jest ten, ale takie rzeczy, które już ten są, jak to się mówi, może powiedzieć, może wyschnięte albo coś, to czemu nie. No i tak wam, moi drodzy, też jestem nad białką, tak ta białeczka tu wygląda. Idzie mętna woda, bo gdzieś coś jeszcze robią, a po drugie też lało, także jeszcze ściąga tą wodę. Widzicie, tu jest jakaś miara. Kiedyś tutaj też są jakieś miary jeszcze. No ale to już jest chyba stara, bo to już jest. Aha. Stara, bo tu jest zrobiony ten, to przecież tak woda by nie szła. Dobra. Uciekamy z bielskiej drogi. Jakiś znaczek tu jest. Też jakiś. Widzicie? Tam było 2,90, a tu już jest 3,60, jakby tak woda szła wysoko. Mam nadzieję, że nigdy to się już nie stanie. Nie będzie takiej wysokiej wody tutaj nigdzie. Także dzień dobry. Dzień dobry. Pomalutku sobie teraz wracamy ze spacerku. Idziemy w stronę domku. Także powiem wam, troszkę my tych śmieci pozbierali. Trochę my butelek znaleźli. Teraz musimy przejść na drugą stronę. Przejdziemy na drugą stronę i pójdziemy już do domku. Spacerek ładny. Już tam parę tych kroków jest zrobione. Parę tysięcy. Wiadomo, że nie damy rady wszystkiego. Pomalutku, drobnym kroczkiem maszerujemy sobie. Także dzisiaj naprawdę mam dobry dzień, chociaż można powiedzieć, że trochę tego dnia też tak zmarnowałem, ale musiałem się przespać, bo w nocy dość długo siedziałem, oglądam serial i był tak wciągający, że nawet nie wiedziałem, tylko naciskałem następny odcinek i patrzę się, druga godzina w nocy, no więc myślę o godzinie drugiej, to już nie będę, to już by się trzeba było położyć, prawda? Tym bardziej, że leki wzięte i wszystko. No więc się położyłem, ale musiałem to później do południa trochę odespać. Ale teraz jest super. Teraz idziemy już. Spacerek sobie zrobiliśmy. Później jeszcze jeden po żonę. I tak nam to zleciało. Dobra, na razie się wyłączam. Wyłączam. Zawsze to z tym mylę się. Mówi się wyłączam. I do następnego, hej!